Cześć moi drodzy, dzisiaj na moich kolanach instrument mega nowoczesny, znany z wielu djentowych klimatów, czyli bezgłówkowy headless marki Ibanez. Jest to seria Quest, a ten konkretnie egzemplarz to model QX54 z klonem falistym na froncie. Moi drodzy, nowoczesne podejście do instrumentów wymaga nowoczesnych rozwiązań i takie są tutaj. Nie dość, że instrument jest leciutki, jest malutki, w zestawie jest z pokrowcem, to wykonany jest naprawdę bardzo precyzyjnie i daje niesamowite odczucia z posługiwania się tym instrumentem. Co ciekawe, ten instrument posiada, jak widzicie, nachylone progi i na starcie, jak ją zobaczyłem, to pomyślałem, że to jest jakaś multiskala, ale patrzę od samego początku, wszystko wygląda dokładnie tak samo. Te odległości między progami są identyczne i już wiem dlaczego. Doczytałem, że ze względu na fakt, że instrument jest przystosowany do gitarzystów, którzy naprawdę potrafią, to inaczej nachylają się palce pod innym kątem i jest łatwiej w wysokich rejestrach wygrywać te wszystkie rzeczy. I faktycznie powiem Wam, że naturalnie ręka inaczej się układa. Co ciekawe, nie musicie nawet o tym myśleć. Bierzecie instrument i gracie jak na standardowym instrumencie i nie musicie się przejmować, że w coś nie traficie. Zawsze traficie w te progi, w które chcecie i w te miejsca na gryfie, w które chcecie. Nie wiem dlaczego tak jest. Naturalnie, kiedy chyba wchodzimy w górny rejestr, nie musimy tak bardzo odbiegać w tym kierunku, po prostu wszystko jest pod ręką. Wbrew pozorom w ogóle nie musimy się za bardzo przesuwać na gryfie, żeby zagrać cokolwiek. Ale przejdźmy do szczegółów. Korpus wykonany jest z trzech kawałków drewna Niatoch, na to mamy nakładkę z klonu falistego, wykończoną w takim niebieskim, szafirowym odcieniu. Mamy tutaj most Ibaneza typu mono i jest to most, którym od razu stroimy. Tu mamy stroiki, dlatego że nie mamy główki, więc nie mamy jak stroić tutaj w tym miejscu. Bardzo prosto rozwiązane, jeżeli chodzi o docisk strun. Jest to jedna część z kluczykami tutaj dociskowymi. Odcinamy później struny w tym miejscu. Gryf jest dość sportowy, chociaż bliżej mu do D niż do C. Stworzony jest z trzech kawałków drewna, jeżeli chodzi o szyjkę i mamy tutaj klon pieczony, bubingę i klon pieczony. Jest to bardzo przyjemny gryf, jeżeli o to chodzi. Można na nim biegać. Mamy tutaj podstrunnicę z klonu pieczonego, ale jest to klon pawie oczko. Kropki na podstrunnicy, kropki fluorescencyjne na krawędzi podstrunnicy. Przetworniki to przetworniki Ibaneza i mamy tutaj jeszcze ten ich Mix 9. Metalowe nakładki na potencjometry, potencjometr głośności, potencjometr tonów i mała czarna maskownica. Nic dodać, nic ująć. Sprawdźmy, jak gra ta gitarka. Bardzo ładny kawałek instrumentu. Dodam tylko, że progi w tej gitarze to złote Evo Gold. Idealnie tu jest wszystko zestawione. Wyciągamy gitarę z pokrowca i gramy. Radius podstrunnicy to 305 mm. Jeżeli interesuje Was taki instrument, to link do niego jest pod spodem. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć. Thank you.